Proszę Państwa, jesteśmy cały czas w katolickiej Polsce. Jesteśmy na Pradze, to już jak tu jesteśmy na Pradze, ronda wiatraczna, to co Państwo macie napisane. No autobusie to chyba już nie trzeba przekonywać, no bo że tam jest dom Słowa Bożego, no to ludzi nie przekonuje, no bo wiadomo, że tam tego Słowa Bożego nie ma, a to po pierwsze, a po drugie to ludzie nawet nie wiedzą, co to jest to Słowo Boże. Proszę Państwa, no tutaj dzisiaj omawiamy taki temat wiatraczna, Państwo zobaczą. Jest wiatraczna, Państwo zobaczą. Ronda wiatraczna. Uniwersum Praga Południe. Chodzi o taką rzecz, że ludzie po prostu sobie nie ufają. Na przykład ta Zofia Maciąg powiedziała, słuchaj, oni to wszystkich obserwują dokładnie. Państwo zobaczą. Tutaj mamy Astorię, tutaj mamy Uniwersum, przecież to jest nasze Rondo Wiatraczne, to jest nasza Praga Południe. No ale powróćmy do naszej Zofii Maciąg, która dzisiaj, proszę Państwa, w skwerze Hubera mówi, ty słuchaj, że wszyscy są podglądani, zaglądają. Ja mówię, słuchaj, a może ci się tak wydaje, tobie jako tej katoliczce, że ciągle jest inwigilowana, Państwo zobaczą, ciągle, że jest inwigilowana. No i nawet jeszcze przez ten swój sposób, dziwny taki sposób myślenia, ona, ta Zofia Maciąg, nawet nie uwierzyła, że dzisiaj, proszę Państwa, jak był wernisaż chiński na Mazowieckiej 11 w Lufciku, w domu artysty plastyka, to że był bankiet. Ona nie rozumie, że to po prostu był bankiet. No to oczywiście, że był bankiet i to było w takie wejście, trzeba było wejść, przejść, że ona nawet nie miała takiej wyobraźni, żeby tam skorzystać. Także Państwo zobaczą, Praga Południe, cały czas Praga Południe, wiatraczna Uniwersum, Ronda Wiatraczna, katolicka Polska. Także jej ten sposób myślenia, Zofii Maciąg, przeszkodził w zrozumieniu prostej sprawy, że był bankiet dzisiaj. No bo każdy inwigilowany, bo wszyscy oglądani jesteśmy. Ja mówię, że już tego Ireczka pewnie przepędzili, tego durnego Staśka psychicznego zaczął wrzeszczeć, to Breżniew mówił, że kazałem mu wyjść na górę. Kazałem mu wyjść na górę. No. No i dobrze zrobił, że kazał wyjść mu na górę, ale nie wiem, czy tam jego nie przegonili. Po prostu dlaczego? Dlatego, że każdy się tam na kogoś gapił. Także Państwo zobaczą, to jest Rondo Wiatraczne. I jeszcze tutaj tylko ten napis, bo już jutro go może nie być. Także proszę Państwa, możemy się tylko przejść tutaj przez te najbardziej ciemne miejsca, ale to już... Gdybyście Państwo tylko te miejsca widzieli, to byście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. No jesteśmy naprawdę cały czas w tej katolickiej Polsce. Państwo zobaczą, Uniwersum Grochów, wiatraczna. Już tego to jeszcze trochę i nie będzie, dlatego że ten Uniwersum już rozbierają, proszę Państwa. Już rozbierają. Także Państwo zobaczą. Kończy się taki świat takich tych... Jak nie będziecie się buntować, no to się wszystko rozpadnie. Kończy się świat takich sobie pijaczków, którzy by tutaj chcieli skorzystać za darmo z tego czy tamtego i chcieli, żeby nie było jakiejś takiej nie też opinii, ale jakiegoś tam śladu, proszę Państwa, że oni źle postępują. Tutaj, proszę Państwa, jest Uniwersum z tej takiej strony. Wchodzimy w Wigańsko, Państwo zobaczą. I tutaj też trzeba uważać, a tutaj setki raz jakoś tak leciałem w nocy i o 12 i o 1 uważać, żeby co kto tu nie napadł, bo tutaj tak budka z piwem jest, także już macie i już tu stoją, patrz, straż pojechał, często tutaj coś przejeżdża, także agresja gotowa, bo to przecież wiadomo, że to jest Praga, może nie to, że to jest Praga Północ, ale Praga. Jest Praga, także proszę Państwa, idziemy tutaj Igańską, no jest Praga, ja idę akurat środkiem ulicy tutaj, no, ale ile razy człowiek tak idzie z wernisażu, proszę Państwa, także z wernisażu idzie, to więc może być też i pod wpływem alkoholu, może nie oglądać się za siebie, może nie patrzeć się, bo
przecież świadkowie Jehowy się nie oglądają za siebie. No ale, że dzisiaj tych świadków Jehowy nie było. 2000, proszę Państwa, 14 roku. No to jasne, bo przecież świadkowie Jehowy nie łażą po wernisażach. Także jeszcze tu można się przejść. Proszę Państwa, tam na końcu Igańskiej ulicy mieszkała nasza cyganeczka, nasza kochana cyganeczka z wąsami. Nie wiem, czy ona jeszcze tam mieszka, ale po prostu chodzi teraz sobie na obiady, na paca i do tych katolików nie chce chodzić, nie chce z nimi jeść obiadów. Dlaczego? Dlatego, że oni krzykliwi, oni są kłótliwi, oni są zaczepni. Państwo zobaczą, nawet dzisiaj te dziadówki katolickie, one są ciemne jak noc, bo Biblii nie znają. Ciemne są jak noc te katoliczki. I przy stole są uparte, hipochondryczne, no bo przecież dziaduwa, ona nie ustąpi przy stole, dziaduwa nie ustąpi. Jak Państwo pojedziecie do Anglo-Ameryki Białystok, Państwo pojedziecie do prawosławia, to tam jest całkiem inaczej. Tak, tak, biegaj sobie, biegaj, bo tu jest, wiesz, jeszcze widno. No. Proszę Państwa, zobacz. No, że ciemno mają we łbie te katoliczki.